Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy kolejny piękny dzień. Jeszcze niestety nie ma słońca, coś nam zaginęło to słoneczko, ale wierzę, że wróci. Zostawiam Kasię i idę wam pokazać, gdzie spaliśmy, bo ostatnio tydzień mniej więcej już spędziliśmy na tym parkingu. A później pojedziemy dużo rzeczy załatwiać, bo dzisiaj musimy zrobić pranie, odebrać kuriera, no bardzo dużo rzeczy, więc wszystko wam pokażemy. No a teraz obczajcie sobie, ile tutaj mieszka Polaków. Tu mamy naszego busika. Tutaj mieszka Bartosz i Laura z Nie na miejscu. Tam mamy węży mordy, mamy też familię Venturę. Tutaj nie znam, to są jacyś zagraniczni. No i tam jeszcze są dwóch Polaków, mamy Martę i Michała w żółtym busie. Martę będziecie znać z naszego Ventura, ona się pojawiła u nas na kanale. Są podobnie do Bartka i Laury. Bartek i Laura byli na pierwszym naszym Venturze w ogóle, jaki wyprodukowaliśmy. A familia Ventura to też pojawiła się u nas. Jeszcze tylko węży mordu brakuje. Ale to jeszcze czas. Także wbrew temu, co ostatnio mówią na różnych forach internetowych w Polsce i na grupach facebookowych, no, kemping na dziko w Portugalii nadal istnieje, bo już chodziły takie różne głosy, że to jest totalnie zabronione i tak dalej. No tutaj zawsze był zabroniony kemping, to nawet spanie pod namiotem na dziko od zawsze było zabronione. Trochę dzisiaj poopowiadamy o tym więcej, bo sytuacja się zmieniła w porównaniu z poprzednim rokiem i jeszcze z poprzednim, ale to chwileczkę wam opowiem. Jest mi troszkę zimno, więc wejdę do środka. Dzisiaj na śniadanko będziemy mieć przysmak last minute, czyli jak mamy mało czasu, to właśnie jemy takie śniadanka. Będą to pyszne krosanty z szyną, chyba taka konserwowa szynka, bo to najlepiej pasuje, z serem. Polecam, jeżeli ktoś nie zna takiego smaku, to musicie kiedyś tego spróbować, to jest coś fenomenalnego. Masło oczywiście słone, bo w Portugalii sprzedają słone masło, tak jak kiedyś za komuny w Polsce. I podobno w niektórych sklepach też. Soczek pomarańczowy na zdrowy dzień. Cin cin. Zobaczcie, przyjechaliśmy na kemping, żeby zrobić serwis i tu stoi taki kamper. Żeby zrobić serwis i wziąć prysznic, bo dowiedzieliśmy się, że tutaj są takie automaty na 50 euro centów się rzuca i można wziąć prysznic. Ale pan powiedział, że serwis kosztuje 4 euro, tu jest za 3. Prysznica nie możemy jednak wziąć, jeżeli nie jesteśmy gośćmi, więc jedziemy na inny kemping, gdzie można wziąć prysznic za 50 euro centów, a zrobienie serwisu, czyli wylanie wody szarej i opóźnienie kibelka na ranie czystej wody kosztuje 2,50, czyli prawie pół ceny co do tego pana. Więc jedziemy do innego miejsca. Grosz do grosza, słuchajcie, i będzie go koszta. Będą święta. Jesteśmy teraz u Majka na takim kempingu, na którym kiedyś w zeszłym roku był Kiki Świat. To jest kemping, na którym są. Jest taki mini zoo, są kangury, jakieś mini kangury, owce, lamy i cuda na kiju. O, muszę odjechać. Największym plusem tego miejsca, poza tym, że są tutaj to mini zoo, jest to, że mają tani serwis. O, muszę wziąć wodę. Mają tani serwis i tani prysznic. I można sobie wziąć prysznic, jak się przyjeżdża z zewnątrz. Nie trzeba być gościem na kempingu. Przynajmniej nikt tego nie sprawdza. My to już od dawna robimy. Tak wygląda prysznic w środku. Pokażę wam tylko, no prysznic jak prysznic, nie? Ale pokażę wam tą maszynkę, którą trzeba wrzucić mi pieniążka. 50 euro centów. I wtedy jest ciepła woda w kranie. Także wrzucam. O, co się stało? A i odkręcam wodę. Nie? O, zepsuło się. O nie. To nie muszę mieć żaru. Dobra, jeszcze raz. O, leci. No i dobra. No to prysznicujemy się.
5 minut prysznica zupełnie wystarczyło, ale dzisiaj sobie zaszalałem i wrzuciłem jeszcze jedną monetę po to, żeby się wygrzać, bo ostatnio coś mi zimno. Dziś zima chyba. Także dzisiaj był 10-minutowy prysznic na relaksie. Dużo ciepłej wody, spokoju. A teraz jedziemy dalej. Dzisiaj mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do załatwienia. Pojedziemy do sklepu karawaningowego kupić nowy płyn do toalet, bo ten, który mamy, jest po prostu niedobry. Śmierdzi i nie neutralizuje zapachów, więc musimy go wymienić na inny. Ojej, dużo rzeczy mamy do zrobienia. To jest ogólnie bardzo duży kemping, taki kamperoplac i jest pełny. Pełni się go. Tutaj jest ponad 150 samochodów. Bardzo duże kampery, mniejsze kamperwany i tak dalej. No, tak dużych to jest w ogóle całkiem sporo. Ten nie jest jakoś jakoś specjalnie wielki. Ale tu zobaczcie, tu jest po prostu cały autobus. Tam za tymi choinkami. Zobaczcie, po prostu autobus, wielgachny, wysuwany. I jeszcze sobie gość przyczepkę wozi ze sobą. Także karawaning ma wiele oblicz. Minimalizm, ale też maksymalizm. Kto co lubi. Przyjechałem właśnie na nasz kemping kanelarz, na którym mieszka nasza kotka Minet. Bon dia! I mama. Ale przyjechałem tylko kupić tutaj płyn, bo oni mają tu taki sklepik na kempingu. No i wiem, że mają ten płyn, a te sklepy karawaningowe są gdzieś tutaj porozsiewane i nie wiem dokładnie, gdzie one są. Czyli idę poszukać Minet. Pani powiedziała, że zawoła mi Minet i widzicie, Minet mieszka sobie u niej w przyczepie. O, Minet! Ola! Śpiąca. O, super, super. Minet! No chodź. No to ja. Poznała. O, super. Kochana, kto z was pamięta Minet, niech napisze w komentarz albo dajcie łapkę w górę. To był nasz piękny kotek, którym się tutaj opiekowaliśmy przez całą zimę w zeszłym roku i 2 lata temu. No ale niestety nie mogliśmy jej zabrać. Tutaj wam podlinkuję odcinek o Minet, tu jest więcej, bo my próbowaliśmy ją zabrać, tego kota. Nawet ją wysterylizowaliśmy, woziliśmy po weterynarzach, ale niestety ten kotek, no on tutaj mieszka już 12 lat, więc no ma swoją panią, ma tutaj swoje różne panie, które nią karmią, opiekują, tak więc głodna nie jest, zresztą widzicie, widać po niej jak wygląda, jest dosyć napakowana. Tęskni za tobą, mamusia też. Dobra, mam płyny, pokażę wam dokładnie jakie kupiłem, bo uważam, że to są najlepsze płyny. To wam pokażę w samochodzie, a teraz idę dać kotu jeść. Jezus, ona tak miauczy. Musisz tu zostać, kochana. No wiem, patrzcie się, co ona robi. Ona odprowadza mnie teraz do samochodu. I tylko miauczy, jak odjeżdżamy. Jak tutaj jesteśmy tak tylko w odwiedziny, ona tak dziwnie miauczy, tak zawodzi. Chodź, przywitasz się z mamusią. Idź. Kasia. Ona tak miauczy. Miau. Chodź do mnie. Pa, Minet. Bye. Właśnie jedziemy po odbiór paczki. Czasami pytacie nas, jak tu jest z wysyłkami, jak tu jest z paczkami. Do tej pory było u nas, to wyglądało tak, że wysyłaliśmy paczki, listy do naszego przyjaciela albo na kemping, na którym akurat stacjonowaliśmy zazwyczaj o tej porze. Natomiast no nie chcemy nadużywać jakby uprzejmości naszego znajomego i stwierdziliśmy, że czas znaleźć inny sposób i
Poszukaliśmy. Okazało się, że kurierzy, tacy międzynarodowi duzi kurierzy, oferują taką opcję pick-up point. I my właśnie ostatnio nadaliśmy, znaczy z Polski nadano nam paczkę za pomocą kuriera DPD. No i właśnie my wybraliśmy sobie do odbioru miejsce w Auchan, w sklepie Auchan. No i zaraz zobaczymy, jak pójdzie odbiór, bo zaraz podjedziemy do tego sklepu właśnie. Obrigado, ciao, ciao. Udało się. Mamy zamówionko. No, szczęśliwa. Teraz ta. Zdradzisz coś w środku? Super bluzy. No to. Ubrania? Ubrania, no. No to już się oczy cieszą. Patrzeć, jak się te oczy cieszą. Korzystając z okazji, że jesteśmy w dużym mieście, poszliśmy też na zakupy świąteczne i kupiliśmy sobie prezenty. Ja kupiłem prezent Kasi, a Kasia kupiła prezent mi. Mam nadzieję. Chciałbym. Mam nadzieję, że to dla mnie tam kupowałaś. I jeszcze kupiliśmy sobie takie ciastko Bolo del Rey. No teraz tu nie widać, potem wam pokażę. Świąteczne ciastko. Ichniejsze, tutejsze. Jak w Polsce się makowie, czy tam jakiś sernik piecze, to oni zawsze pieką Bolo del Rey. No i ciasto króla. Ciasto króla z jakimiś orzechami, z owocami suszonymi. I... No i ogólnie misja do Portimao jest udana. Wszystko się udało pięknie, ładnie. Jedyne co to... kawki nie wypiliśmy nadal. Mimo, że już jest późna godzina popołudniowa. Nie wiem, która jest godzina, 14? No, koło drugiej. I... Jedziemy teraz jeszcze na mainie. Przyjeżdżam na tą mainie, bo tu jest taka półeczka, gdzie sobie można wyjść i umyć dach. A ostatnio staliśmy dosyć długo nad morzem. No i wiadomo, że sól się osiada, no a w naszych samochodach starych to oznacza tylko jedno, czyli rdza. W ogóle jakie jest brudne. Tutaj mamy od psa. Pozdrawiamy psa Pranę, który nam to zostawił. No jest niesamowicie brudne. Jest dawno niemyty, także lecimy. Alright, czyściutko, piękny, zero błotka, zero soli. Odjeżdżamy, tylko wam pokażę, ile tu jest piasku, bo wymyłem nad kola i tyle piasku po prostu się wysypało. No tam jest dużo więcej oczywiście, ale to są wszystko nasze świeże skarby z ostatniej naszej miejscówki. Tutaj podłożyłem, bo mi przecieka ta uszczelka, więc podłożyłem, żeby nie zmoczyć łóżka. Mądrze. Bo się to zmoczyło. Dobra, zamykamy i lecimy. Gdy teraz przyjechaliśmy pod drugi sklep, duży. Idę wrzucić teraz naszą kołdrę do suszarki, bo przez ostatnie kilka dni było deszczowo i wilgotno i niestety to zawsze troszeczkę wchodzi w kołdrę. No więc mamy taki zwyczaj od jakiegoś czasu, że jak jest taka sytuacja, to wrzucamy ją do suszarki w suszarniach publicznych. Tu to wygląda tak, jesteśmy pod Oszą. No i tyle. Zostawiam naszą kołdrę na 20 minut na najcieplejsze grzanie. Teraz będzie czas na kawkę i chyba jeszcze skoczymy, korzystając z tego, że jesteśmy właśnie tutaj, na zakupy spożywcze, żeby zrobić zapasy na parę dni i znowu móc się zaszyć.
gdzieś na wydmie. Kawka się robi, a w tym czasie pokażę wam to ciastko, o którym mówiłem. To jest Bolo del Rey. Nie mam tu migdały, orzechy, przeróżne dziwne orzechy. A w środku jest, zaraz go przetniemy. No i w środku też jest nafaszerowane orzechami. Niedobre. Niedobre? Nie, w ogóle nie słodkie. Takie fit. Ja myślałem, że to będzie słodkie. Bo w Hiszpanii jest słodkie. Tylko tam jest z bitą śmietaną. Takie se. Idę po naszą kołdrę. Bo widzę, że się przestało kręcić. Co za pogoda. Raz leje, raz słońce świeci. Wiatry. Dziwne. Dziwny ten grudzień w tym roku. Aha. Cieplusieńka. Kasia poszła do sklepu jeszcze spożywczego kupić nam coś do jedzenia, a ja wam teraz powiem, co to za płyny dzisiaj kupiłem. I tu uwaga, nie jest reklama, ale no to są najlepsze płyny po prostu. Tyle co my testowaliśmy, to jest Tedford, to jest znana po prostu marka, nie wiem czy nie angielska. I ten niebieski płyn się wlewa do dolnej komory, a różowy do górnej komory. I ten akurat jest jakiś koncentrat, że po prostu się go mniej wlewa i on jest do spłuczki, do tego rezerwuaru na wodę do spłukiwania. Także jakby ktoś nie wiedział, jaki ma kupić płyn, to kupcie sobie po prostu ten i dajcie więcej hajsu, bo to jest warte ceny. My kupiliśmy teraz taki 5-litrowy w Polsce płyn, bo nam polecił nasz przyjaciel, powiedział, że jest świetny i no, przyjaciel jest świetny, natomiast ten płyn był beznadziejny. Śmierdzi także masakra, więc go wyrzucimy. Moi drodzy, na koniec informacja na temat aktualnej sytuacji van life'u w Portugalii. Ponieważ ta sytuacja się troszeczkę zmieniła na przestrzeni lat, których tutaj no, spędzamy. To już jest ta trzecia zima w Portugalii. Dwa lata temu to było totalnie luz, można było spać gdzie się chciało, było bardzo dużo miejsc takich na dziko. W zeszłym roku już było dużo mniej tych miejsc na dziko, a w tym roku wszystkie te miejsca na dziko są albo zamknięte, albo są tak okupowane przez ogromną ilość van life'ersów, hipisów, surferów i kamperowców, że no, rząd Portugalii postanowił wprowadzić pewien zakaz i teraz właśnie od 8 stycznia wchodzi nowelizacja kodeksu prawa drogowego i tam zapisali taki jeden punkt, w którym jest napisane, że jest zakaz spania w kamperach w miejscach nieoznaczonych, czyli jak sobie zaparkujesz samochód w dowolnym miejscu, gdzieś tam na jakimś klifie, albo na jakimś polu, albo w lesie, no to wtedy może przyjechać policja i może nałożyć mandat od 60 do chyba 200 euro. I niestety oni tak skonstruowali tą ustawę, że niestety ona dotyczy nie tylko kamperów, przyczep, ale również vanów i samochodów dających możliwość spania w środku. Czyli jak ktoś włoży materac do samochodu i sobie śpi w tym samochodzie, no to już może mieć problem. Więc no, przemyśleli to bardzo sprytnie, bo wcześniej były tylko zakazy dla kamperów, a teraz są no, dla wszystkich pojazdów, w których można spać. No i zakaz ten dotyczy od godziny 9 bodajże w nocy do 7 rano, czyli jeżeli policja przyjedzie o 10 w nocy albo o 1 w nocy i zobaczy, że ktoś śpi w samochodzie albo śpi w wanie albo w jakimś karawanie, no to może zastukać i nałożyć mandat. Czy to będzie respektowane? Nie wiem, bo na chwilę obecną nie ma takiego jakiegoś większego poszukiwania vanlifersów śpiących na dziko. Faktem jest, że w tym roku jest dużo więcej osób, ale to wam powie Kasia za chwileczkę, dlaczego tak się dzieje. No i policji i miejscowym ludziom zaczęło to przeszkadzać trochę. No i poustawiali zakazy wjazdu, zakazy parkowania. No i jeżeli ktoś zlekceważył ten zakaz, no to wtedy przyjeżdżała policja i dawała mandat na podstawie tego, że no, ktoś złamał zakaz wjazdu albo ktoś zakaz dla parkowania kamperów. Natomiast nigdy nie dostawało się mandatów za spanie na dziko. To się ma podobno zmienić od 8 stycznia. Czy się zmieni, to zobaczymy. Ja na razie jestem bardzo spokojny, ja się nie martwię, ale no czas pokaże, jak to będzie. My jesteśmy z jednej strony zaskoczeni, znaczy może nie zaskoczeni, ale z jednej strony jest nam trochę przykro, mamy poczucie, przynajmniej ja mam takie poczucie, że tak jak mówi skandynawskie prawo, że ziemia należy do ludzi i że mamy prawo korzystać z tej ziemi, bo no, jakby z jej poszanowaniem, ale ta ziemia wszędzie należy do nas.
No niestety w tym roku przez pandemię trochę zmieniły się nastroje. Przede wszystkim dlatego, że no ludzie są po prostu przestraszeni. Dalej ta pandemia niestety wpływa na to, że ludzie są przelęknieni, że boją się o zdrowie swoje, swoich bliskich. I podejrzewam, tak sobie to wyobrażam, że dla Portugalczyków może to być pewnego rodzaju obawa, że tak dużo ludzi z zagranicy przyjeżdża do ich kraju i oni nie wiedzą, kim oni są. Nie wiedzą, skąd są, jak długo tutaj są, gdzie byli wcześniej. Więc obserwując Portugalczyków, to jak oni mocno zachowują te zasady, które są im narzucone, zasady bezpieczeństwa i te epidemiologiczne, na przykład, że oni noszą maseczki i tutaj nie ma takiego udawania, że ja noszę maseczkę, ale mam ją nos na wierzchu. Nie, oni się bardzo mocno do tego dostosowali. Wydaje mi się, że ten strach, który wprowadziła epidemia, troszeczkę tutaj się także wkrada właśnie w to środowisko vanlajferskie i ten jakby bycie nasze wśród lokalnej społeczności. Druga kwestia to jest to, że przez epidemię wiele krajów zostało zamkniętych, między innymi zostało zamknięte Maroko, a Maroko jest taką bramą wjazdu do Afryki dla vanlajfersów. Co roku olbrmie rzesze ludzi wjeżdżały, czy tam przepływały do Afryki, do Maroko, po to, żeby tam spędzać zimę, po to, żeby tam kamperować, żeby vanlajfować, żeby tam surfować, a z Maroko udawało się dalej na Saharę, do Senegalu i tak dalej. W tym roku to zostało zamknięte, więc większość tych europejskich vanlifersów utknęła tutaj, no i utknęła na południu Hiszpanii, na południu Portugalii. W związku z czym te spoty surferskie, które są osadzone właśnie wzdłuż linii brzegowej, są po prostu oblegane. Tam jest tak dużo kamperów, że no, ostatnio nasi znajomi wrzucili zdjęcie, że po prostu jechali drogą, jest kamper za kamperem, kamper za kamperem. Tysiące. A niestety, albo no stety właściwie, teren ten zachodni wybrzeża portugalskiego to jest teren parku narodowego, w związku z czym no, wymagana jest tam pewna ochrona, pewien respekt. No a jeśli tam się zjeżdża kamper za kamperem, to niestety ta ochrona trochę zanika. No więc my poniekąd z jednej strony rozumiemy ten problem, rozumiemy dlaczego Portugalczycy są trochę no zmartwieni po prostu o swoją ziemię. Z drugiej strony ja zaczynam mieć takie wrażenie, że vanlifersi są też trochę kozłem ofiarnym tego, że po prostu w Portugalii zaczęła się masowa turystyka. Portugalia już nie jest takim ukrytym krajem na mapie Europy, tylko stała się w tym momencie jednym z najpopularniejszych krajów i oni chyba sobie troszeczkę z tym nie radzą. Tak mi się wydaje, bo na przykład dużo ludzi zarzuca, że to vanlifersi śmiecą i zostawiają papiery w krzakach i tak dalej. Oczywiście jest tak, że są ludzie, którzy tak robią, że idą na przykład w krzaki i tam zostawiają papier po sobie, albo nie zakopują swoich skarbów, albo wiecie, zrobią imprezę i potem zostawią te butelki, zapomną o nich i po prostu one tam leżą. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że to tylko vanlifersi, bo wszyscy vanlifersi, których ja poznałam, to są bardzo, bardzo świadomi ludzie. Świadomi ekologicznie, świadomi tego właśnie, że no, musimy dbać o naszą planetę Ziemię. Większość z nich to są weganie albo wegetarianie. To są ludzie, którzy przywiązują olbrzymią uwagę do detali, że oni właśnie, no nie wiem, nie używają plastikowych wykończeń. No to jest wszystko dla nich bardzo ważne, więc nie chce mi się wierzyć, że to tylko i wyłącznie jest wina vanlifersów, że gdzieś tam te śmieci się pojawiają, bo niestety Portugalczycy i inni ludzie też korzystają z tych miejscówek, z tych plaż i tak dalej. I to oni często przywożą właśnie, znaczy nie chcę jakby, wiecie, zwalać winy, bo w tym wszystkim jesteśmy razem, ale to są też zwykli turyści, którzy przyjeżdżają osobówkami, robią sobie jakieś imprezy, grille i potem to wszystko za sobą zostawiają. Bo większość vanlifersów ma olbrzymie bagażniki, więc dla nas tak naprawdę to jest żaden problem zabrać ze sobą śmieci, czy zakopać butelki. Za sobą właśnie, czy zakopać dwójkę, czy zabrać ze sobą butelki. Więc wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej złożony problem, a obrywa się vanlifersom głównie dlatego, że my nie korzystamy z bazy turystycznej noclegowej. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja czytałem właśnie, przepraszam ci wejdę w zdanie, ja przeczytałem wczoraj taki artykuł bardzo długi na ten temat i tam wypowiedziało się Stowarzyszenie Karawaningu Portugalii i oni po prostu wiedzą, mi powiedzieli, napisali, że to lobbowały hotele, restauracje i kempingi i oni lobbowali u polityków to właśnie ustawy, żeby to wpisać, żeby tych wszystkich vanlifersów zmusić na przyjazd do kempingu albo do hotelu, no bo to są po prostu pieniądze, które im uciekają, nie? Kempingi są puste niektóre. No ale to jest też efekt złego zarządzania, no bo gdyby troszeczkę obniżyli cenę, no bo takiego vanlifersa nie stanę na 20 euro dziennie płacić za po prostu zaparkowanie samochodu i nalanie wody. Tym bardziej, że że te kempingi, no dla nas to nie jest żaden problem, bo nam jakby poziom tych kempingów nie gra roli, ale są ludzie, dla których ważne jest to, żeby ten kemping był czysty, żeby on był nowy, żeby on był zadbany, a większość tych kempingów wygląda tak jak te
portugalskie knajpki, jak z PRL-u po prostu. To są, wiecie, stare sanitariaty, stare budynki i no, niektórym jest po prostu szkoda wydawać, nie wiem, 15 czy 20 euro no, za miejsce, które no, nie jest, powiedzmy, na najwyższym poziomie. I nie ma ich też tak dużo, bo na całym tym Silver Coastie, na tym zachodnim wybrzeżu, to jest, ja wiem, że jest jeden park, ten kemping i to jest tak, w takim lesie, tam się jedzie tą drogą taką dziurawą. No jakby, no nie są jeszcze gotowi na to, więc dlatego też się nie za bardzo martwię tym wszystkim, tym ściganiem, no bo też nie wygonią całkowicie tych ludzi, to są, mówimy o tysiącach kamperów, to nie są takie, że 200 osób jest, tylko są tysiące kamperów i kamperwanów, więc jak ich wygonią, no to wtedy stracą hajs, no bo kupujemy pieczywo, benzynę, wodę, cytryny, alkohol, tytoń. Wiele tytoń. Ludzi też często idzie na targi, idą do restauracji. To nie jest tak, że... Wiadomo, że są takie jednostki, które oszczędzają za wszelką cenę, ale jednak większość ludzi, która tu przyjeżdża, po prostu tutaj żyje i korzysta z tego, co tutaj jest i do roboty, i do zjedzenia. Więc to nie jest też tak, że my w ogóle nie zostawiamy pieniędzy, bo no, staramy się po prostu raz na czas też sobie coś kupić i z czegoś skorzystać. Także takie jest nasze podejście, dosyć mocno mieszane. Jesteśmy ciekawi, co się wydarzy, jesteśmy też ciekawi, co wy o tym myślicie, co wy słyszeliście. No i będziemy was informować. My tutaj zostajemy na pewno do końca stycznia. Chyba, że raz o 8 wygonią, ale raczej nie zostajemy. My mamy też takie podejście, że my raz na czas korzystamy z kempingów czy z camperplaców. Dla nas to nie jest aż też taki problem. Zresztą co roku zatrzymujemy się na chwilę na kanelaszu u naszego kota. No. Więc w najgorszym wypadku pojedziemy na 2 tygodnie do naszego kota, a potem będziemy... Przeżyjemy. Potem ruszymy do Hiszpanii albo do Maroko. Może Maroko się otworzy, zobaczymy. Bardzo w każdym razie będziemy was na pewno informować, co i jak. Jakby ktoś z was wiedział coś więcej, to dajcie nam znać w komentarzu, bo my dowiedzieliśmy się od was, od tej całej akcji. Gdybyście wy do nas nie wysyłali tych artykułów, nie pisali do nas, to byśmy po prostu totalnie wyżyli niewiedzy. No może byłoby to nawet lepsze, bo tak się troszkę stresujemy. W każdym razie mamy te informacje też potwierdzone od Portugalczyków. Nasza znajoma tu mieszka i chłopak jest Portugalczykiem, mają przyjaciół portugalskich, także to, o czym my teraz do was mówimy, to są potwierdzone informacje. No. Jeszcze czekamy na takie totalnie potwierdzenie z Turismo de Portugal, bo jestem tam w kontakcie z jedną panią, powiedziałem, że to sprawdzi, więc jeżeli coś się w międzyczasie wydarzy, to wam w następnym odcinku coś powiem. Ale póki co żyjemy do 8, świętujemy, czekamy na przyjście gwiazdki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiamy mocno.